tym kim zadawać i się ścigali. Taki, taki trochę festyn funeralny. Cześć. Widziałem, na fajną akcję zbieracie. Tak jest. Bardzo fajna akcja, ocalić od zapomnienia. Tak jest, zbieramy na grobowce na produkcji cmentarzu. Już wyremontowaliśmy grób Filipa Roboty. W trakcie kończymy grób burmistrza Paula Langego. Pięknie. A zaczynamy Morisa Kręcera. No to zbieramy, zbieram, zaraz się dorzucę, tylko pokręcę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. To wiesz, za 50 lat to będzie fajnie wyglądało. Chyba, że Pan Jezus wcześniej wróci. Okay. Taty! Cię, Panie Boże, mi takie ręce. Borys, jak tam? Mam ostatnie chwile, na których mogę nakręcić światło, jakiekolwiek. Prawda? Ładna pogoda. Pięknie tu jest. Gdzie teraz tam idziemy? Gdzie idziemy? Tam? Okay.
chodzi. Gdzie? Tata, czy mogę cię wprowadzić? Możesz. A wiesz gdzie? No. Tam idziemy. Takie ciepłe. No i bez wiatru. Ale babcia Krysia mówiła, że tutaj jakieś dwa znicze położyła u babci na grobie i przyszła następnego dnia i ktoś ukradł. No. No, tak bywa. W naszym cmentarzu. Dobry. Pani jest łaska dla mnie jak 1000 metrów wyższa niż ta. I ta woda spłynęła z tam. Ale pięknie tu jest. Będziesz w kalendarium. Ja mam na tego dziadzia Stasia. Wiesz co, bo w zasadzie brata twojego wujecego. A u jaki wujek? To byłby twój wujek. Co to był? No piękny jest, nie? Wiesz, to jest on, lwy zagania, tego pana znam, rozmawialiśmy na temat tego psa. Wszystkiego dobrego, piękny. Dalej, wspaniały się porusza. Wczoraj jak chodziliśmy, widziałam takiego jadu. Dobry, załapiecie się na kalendarium. Tu jeszcze stryjek nasz leży. Słyszysz? Tu stryjek jeszcze chyba, nie? Tam jest, tam stryjka. Hej, chodź, wam stryjka pokażę mojego. Chodźcie, zobaczycie. Dobry. Oho, hej. Gdzie cię?
Pan burmistrz też się załapie na kalendarium. Piękne okoliczności. No, oczywiście, oczywiście. Tak. No, właśnie fajnie, bo wejdą w kadr. Teraz. Tak co roku staram się coś, tak, żeby... O ile Pan Jezus szybciej nie przyjdzie, będzie fajnie wszystkich widać. Wszystko dobrego. Dzięki. Na razie, hej. Dobry, dobry. Możemy przejść się tędy jeszcze tutaj. Przejdziemy się tędy dookoła. I co, trzecia Teresa nie odbiera? Nie. No, ona będzie pani. Parysku tędy.
Fajnie czuć popcorn, nie? Wszędzie. Popcorn. Cześć, dobry, hej. Kalendarium. Załapiecie się na kalendarium. Dzień dobry. Cześć. Świeczki by się dawała. A jak, powiedz mi, jest na Ukrainie? Obchodzi się to święto, Dasza? Nie ma święta zmarłych żadnego? A święto wszystkich świętych? Nie mam, jednak chyba nie ma. Ale wiem, że po Wielkanocy jest takie coś, że przychodzimy, też tam sprzątamy, wszystko ogarniamy. Aha. Czyli spotykacie się spontanicznie? No. Okej. Piękne jest takie, że międzykulturowo można się dowiedzieć wszystkiego. A teraz też w Czechach się pytaliśmy, oni też jakby nie odchodzą. Mamy znowu wyjątkowo rzecz taką tutaj w Polsce. No i jak to wygląda, jak drona weźmiemy w nocy, przelecimy się górą, jak on będzie wyglądał. Taki czas zadumy, refleksji, powspominania zmarłych. Dzień dobry, na kalendarium się załapiecie też. Cześć, wszystkiego dobrego, cześć. Hej, to córka? Super, piękna, hej. Hej, hej. Dobry, kłaniam się, dzień dobry. Chodźcie. Idziemy do cioci. Cześć, hej, hej. Dobry. Cześć, hej, hej. Tak, tu były drzewa kiedyś. Stały po dwóch stronach, już teraz tych drzew nie ma. Jeżdżą z szacunkiem. Tak. No, jedziemy. Uważaj. Thank you.
Załapiecie się na kalendarium. O, cześć. Pojawiła na niebie. Widzicie gwiazdka tam? Pięknie wygląda. Patrzcie, tam Borys jaka gwiazda. Nie? Niesamowicie wygląda. Widziana jest. O tu. No. Czad. A to jest planeta, to nie jest gwiazda. To jest jakiś Uran albo jakiś Wenus, bo tak trochę po czerwono, czerwonawo świeci. Fajnie pachnie popcornem, hot dogami, świeczki, znicze. Listopada, kochani, na kanale Tajemny Plan, kanale Chrześcijan Biblijnych, kanale Studium Biblijnego opublikowaliśmy kolejnego już shorta, kolejny materiał na jeden oczywisty temat, mianowicie bezsensowności modlitwy za zmarłych. Mnóstwo głosów się oczywiście wtedy odezwało, nie chrześcijan albo ludzi, którzy się mają za chrześcijan, ale wiadomo jaką religię wyznają, że nie rozumiemy, że czyściec, że w czyśćcu się coś tam dzieje itd., itd. Kochani, Biblia w tej kwestii jest klarowna. Nie ma czegoś takiego jak czyściec. Nie ma czegoś takiego w Biblii, nie znajdziesz tego ani w Starym, ani w Nowym Testamencie, żadnej modlitwy za zmarłych. Jeżeli chcesz wierzyć biblijnie, zapomnij o czyśćcu. Jezus bowiem wystarczy. Natomiast jeżeli chcesz dalej trwać w modlitwie za zmarłych i w wierze w czyściec, pamiętaj, to jest wiara religii rzymskokatolickiej, ale bez związku z Biblią. Wybór jest twój.